Kurczę. No powiem, że aż się trochę miło na serduszku robi człowiekowi, kiedy widzi takie obrazki, że Imperial Esports robi bzium do góry, że nawet ta Furia robi bzium do góry. Kurde, fajne to jest. Szczerze fajne. Bo powiem wam tak, że ja przed chwilą powiedziałem, że tak będzie. No i jakby tak nie było, no to by mi było smutno. A skoro tak jest, to mi jest wesoło. Tak w skrócie. Czekam jeszcze, żeby sobie autografy powylatywały. I ciekawi mnie, dlaczego one sobie nie lecą. Nie wiem, może to jest dobry moment na ich dokupienie. Zresztą, no mówię, ja nie wiem. Ale takie G2 to chyba dalej jest w dobrej cenie w sumie. Na przykład Eternal mocno podrożało, Imperial też mocno podrożało. I ciekawe, czy dalej będzie drożeć. Pewnie tak. Tak mi się wydaje zresztą. I widzicie wy wszyscy? Ha, 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 teraz ja powiem. Wszyscy pisali, że o, Holo z Antwerpu się nigdy nie odblokuje, albo najbliżej za rok. Pyfy, fy, fy, fy. Tyle mam wam do powiedzenia. Hejterce. A Vini za 32 się sprzedaje i za chwilę będzie za 43 i za chwilę się skończy supply i będzie 0 naklejek i będzie za 50 zł. Jak coś, to to jest do tego fragmentu, nie do całego filmu. No, ale jak Vini za chwilę będzie za 50 zł, to zobaczycie chłopoczki. I co? I będę się wtedy ja z was robił ha, 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 a wy będziecie tam jedli gruz i w ogóle. Warto było trzymać Viniego, warto było trzymać Antwerp. Cieszę się z tego powodu, bo dzisiaj wiem, że moja przyszłość jest bezpieczna. I jako osoba, i ja jako na YouTubie, bo będę miał na kebaba. Fajnie, fajnie. Tylko Nainzi mnie dalej zastanawia. Leci se do góry, ale powoli. Powinienem dokupić nieco tych rzeczy w sumie. Zastanowię się nad tym dzisiaj, żeby z tego podokupować trochę. I nie mówię o Nainzi, tylko ogólnie o hologramach. Jak dokupię, to dla wspierających zobaczycie, czego dokupiłem. Jak nie dokupię, to nikt nic nie zobaczy, bo nic nie dokupię. Także od razu mówię, że dzisiaj możliwości z pojawienia się jakiegoś filmu. Ale nie obiecuję, bo wydaje mi się, że za mało wiemy. O, a tu jest ciekawe. Astralis 750 XD. Dużo w sumie, jak to 4 zł przed chwilą kosztowało. Ej, dużo. Haha, ja ich mam trochę. Fajnie w sumie. Fajnie. Nie no, fajny jest ten Ander. Tak w skrócie fajny. Tak, że przez chwilę było o, ale gówno, sraka i syf, a teraz jak się tak patrzy, to tak fajnie. Na przykład takie Copenhagen Flame za 6 zł. Jak to nie jest promocja, to co wy mówicie, że w ogóle takie naklejki? Przecież to nie jest tylko na long term, to wziąć i kupić. Czemu chce tego nie kupi ktoś na long term, jak za 6 zł jest? XD. Tanie to. No. Zaraz to będzie drugi Stockholm mimo. Znaczy tam. Ja się już wypowiadałem. To wiecie, dla wspierających normalnie są filmy. To było to powiedziane. Wybaczcie, że ja tak dużo o tym mówię. Ja się po prostu cieszę sam z siebie. Ja się cieszę, sam do siebie się cieszę, że ja coś powiedziałem i tak się dzieje. Musicie mi to wybaczyć. A co tam u tego pana? A. Ale rośnie. No to oby wam odbił. Dla tych, którzy w niego inwestowali. W sumie nawet ten. Wysoko. No nic. Ja zostawiam już ten temat. Najwyżej będzie więcej filmów. Ale się cieszę na ten moment. Po prostu jest mi wesoło. To na tyle. Hej.